Witajcie kochani w laboratorium X16. Pozwólcie, że was oprowadzę po tych uroczych terenach. Tak jest. Przyszykowane coś do picia? Nie. No, to tak samo jak u mnie. Proszę założyć kaski i wchodzimy w te tereny. Tak jest, czyli z tej strony Korangar, a to jest chyba 22 odcinek naszej serii Zagrajmy w Stalker, Cień Czarnobyla. Chciałem jakoś niekonwencjonalnie was przywitać. O, wydupęcję! No już. No spokój. Kuźwa mać, nie wiedziałem, że tu są te... anomalie. Dobra, pif paf. Okej, dwa strzały. Jezu, nie mogę trafić. Wiecie, co sobie zrobimy? Przyciszymy, przynajmniej ja. Przyciszę sobie z deczka głośniki. No i dobra, wszystko mamy ustawione, więc możemy ruszać dalej. Dobra. Fajnie, że ci nie umarli. Mają latarki na głowie. Przynajmniej co niektórzy. Łatwiej można ich dostrzec w tej ciemności. Czy jest to coś fajnego? Nope. Nie ma. Dobra. Z tego co kojarzę, to w tych beczkach nic nie ma, w tych skrzynkach znaczy się. Więc nie rozbijamy ich. No i tak. Słyszę tu jakieś okropieństwa. Ale ich nie widzę. A, trzeba zejść w dół, rozumiem? Tu gdzieś było. O, jest. Okej. No i cóż tu na nas czeka? Tak, laboratorium X16 jest chyba z tego co... A, no tak, jest na 100% dużo gorsze niż X18. Tak, narzekałem na X18, ale powiem wam, że te całe X16 to jest niebo a ziemia w porównaniu ze sobą. O Jezu. Chyba się przeziębiłem, bo tak jakoś... chrząkam i kaszle. Dobra, ty jesteś takim sobie, tak, więc ciebie nie można obgrabić. I teraz tak, radar mi pokazuje jedno żyjątko. A, kojarzę, to właśnie tu są snorki chyba. Tak, pomyliło mi się z poprzednim laboratorium. Dobra, więc wyciągamy granat, dobra. I teraz idziemy, jak usłyszymy... A, zapiszę grę. Jak usłyszymy jakieś krzyki, już usłyszeliśmy. Ops. W dupę! Skąd to się wzięło? Jezu, zaskoczyło mnie. No nie. Nie, fucken! Och, nie przygotowałem się mentalnie. Na walkę z nimi. Dobra, ZW. Okej, dobra. Okazało się, że oni wychodzą, kurde, nie wiem skąd, prawdopodobnie z góry, czy skądkolwiek, więc granat to chyba głupi pomysł. Dobra, znowu, a, stąd wyszedł. Jest! Zdech. Nie wiem, czemu oni znikają po śmierci, no nie wiem, taki pewnie jakiś bug przez ten mod. No ale dobrze, że go nie ma z nami. O dupę! Kto? Dobra. Jeszcze! Świetnie. Udało się, więc zapiszmy grę. No i tak, zwiedźmy kible. Nie to, że... jakoś muszę, tylko po prostu z ciekawości chcę obejrzeć. O, w dupę! Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Jest! Zwiedźmy kible, mówili. O, dobra, ale ten nie zniknął. A czemuż to? Hops. Tak. Pan Snork. Pan obrzydliwy, przeraźliwy Snork. Tak, nie ma to nic więcej. Okej, myślałem, że
dwójka będzie tutaj. Okazało się, że tylko jeden snork był tu, a drugi był tam dalej. Trochę dziwne. Z tego co ja pamiętałem, to, to te snorki obydwie sztuki były w kiblach. Okej, okay, granat. Chyba granatu nie zużyłem. O, apteczka. Nigdy mało tych apteczek, powiem szczerze. Dobra. Mam nadzieję, że teraz nie sfailuję, tak jak to miało miejsce w laboratorium X18. Zrzućmy sobie te skrzynki. Mogę? Bum, spadły. Ach, czy jest tu coś? Czy jest tu coś? Mogę tą odkręcić? Chyba nie mogę. No nic. Wygląda na to, że tu chyba nie znajdziemy nic. Zaskoczę sobie. Au, okej. No i tyle. Idziemy dalej. Chyba idziemy sobie tędy. Rany boskie, nic nie widać. No. A tak, tak, kojarzę tą miejscówę. Pamiętam to, uważajcie na to, bardzo naprawdę uważajcie, ponieważ niby po prostu taka dziura, nie? Ale wystarczy, że rzucę śrubę. O, proszę bardzo. I to nie jest tylko to. Tego jest więcej. Przynajmniej z tego, co ja pamiętam. A nie, tylko jedno? A, no widzicie. Trzeba uważać. Okej. I pamiętam, moi kochani, że tutaj też jest coś niebezpiecznego. Da. Zapiszmy grę. Może rzucę granata, czwórka. Z dwa może. Czyżby po sprawie? Nie, oni jeszcze żyją. Wow. Tak, oni jeszcze żyją, bo drgali, tak zwana padaka żywych trupów, dobra. Warto ich ubijać, gdy tak się ruszają, ponieważ oni wstaną, jeżeli ich nie dobijemy. O, artefakt, świetnie. Właśnie coś mi tu migotało. Hops. No i teraz tak, pora obszukać, tylko że tutaj jest tyle trupów, które nie są... któreż to nie są... prawdziwymi trupami, tylko są taką ozdobą, że ciężko zweryfikować, co jest co. Co to jest? Ja to wziąłem? O, w dupę, po co mi to? 35 kilo! Wyrzuć, stary. Nie, dzięki. Snork, 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 snork. Jest! Okej, udało się. Kolejny? Nie. Już się przestraszyłem, że kolejny. Dobra. Amunicja. Zawsze spoko. Czy tu jest coś niebezpiecznego? O, widzę parę tych skrzyneczek, czy jakiś, nie wiem, etui na cokolwiek. To jest, wygląda mi jak taka spora, spory pojemnik na kanapki śniadaniowe. A zobaczmy, co jest w środku. Czyżby jakaś kanapka? Proszę, z serem i z kepuczem. O, byliśmy chyba niegrzeczni. Chociaż w sumie... jeden magazynek. O, tu jest coś! Poproszę, poproszę, poproszę. Wszystko? Nie. Kurde, dlaczego jestem taki mały? Do wyższych półek to już trzeba skakać. No i dobra, tu jest sporo, więc liczę, że tu nas gra nagrodzi. Te, nagrodzi. Dobra. Co tu mamy? Granat! Świetnie. Jeden granat. Zmarnowaliśmy teraz dwa. Więc taki granacik z pewnością się przyda. Nie czuję, że rymuje. Dobra. Lecimy dalej. Nie rozwalam wszystkich tych skrzynek, bo po prostu za długo by się zeszło. Szczerze wam powiem. Zapiszmy grę. Dobrze, że... Jezu, naprawdę dziękuję Bogu, że poszedłem po rozum do głowy i poszukałem sobie, którym klawiszem jest szybki zapis. Bo przez tyle odcinków naprawdę frustrowałem was tym zapisem z menu.
że to poezja. Tu kojarzę, że powinno być dwóch snorków. Dwa snorki. Te beczki nam się trochę przydadzą. O, o, o. Bo one tak łatwo nie wejdą tu do nas. Chodź pan, chodź. Granat, ja mam granat, no przecież. Zginął? Aż jestem ciekaw. Hops. Nie zginął. Tylko gdzie on jest? Jest, 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 jest. Kurde, tylko jakoś tak się dziwnie zachowuje. Dobra, zabijmy go. Dwa! O, w dupę dwie sztuki! Fuck! No dobra, więc zaraz wracam. Angar versus snorki, ujęcie siódme. Dokładnie, siódme ujęcie. Miałem 7 dubli. Ten jest siódmy. Ale kurde, przyrzekam sobie, że to jest ostatni. Teraz mi się uda ich wykończyć. Trzeba zrobić szybką akcję, czyli wrzucić granat. Odsunąć się. Aha, aha. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Where is fucking shit? Odsunąłem się trochę. Jezu, obydwa tu przelazły. Nie widzę ich, nie widzę ich, nie widzę ich. Mam nadzieję, że chociaż jeden zdechł. Nie, uciekł. Kuźwa, uciekł. No to jeszcze raz, dzień dobry. Są ranni, przynajmniej tak mi się wydaje. Hello? Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Gdzieś tu jesteście! Nie, nie dam się zabić. Nie dam się zabić. Nigdy w życiu. Gdzie jesteś? Tu? Padłeś? Dobra, jeden padł. Zapiszmy grę. O matko, chyba uda mi się... Chyba bez kitu uda mi się ich rozpieprzyć. Gdzie jest ten drugi? Gdzie jest ten drugi? A, włączę stoper, bo nie włączałem. No, rozumiecie mnie, 7 dubli to już czegoś nie chcę uruchamiać tego stopera za każdym razem. Gdzie jest ten drugi? Nie ma. No nic. O, dużo nieotwartych tych opakowań na kanapę, ja tego nazywałem. Dobra. Apteczki, bandaże. Bandaże, bandaże, czy jest tu jeszcze coś? No tak, z grubsza popatrzyłem, to nie widzę nic. Okej. No, tyle się nacierpiałem. Już nie macie pojęcia. Strasznie są mocni. Nie, ogólnie mieli dobry teren. Nie miałem zbytnio gdzie się wycofać. No, już myślałem, że nie trafię go. Ale tu jeszcze idą. Łobuziaki. Tak? Zaraz stąd wyjdą. Przeczuwam. Tak, jasne. No strzelaj przez te... Okej. Okay. I zapiszmy grę. Jest jeszcze dwójka. Fajna broń. Jest jeszcze dwójka, więc... A, tu nic nie widzę. Dobra. Tu, gdzie teraz zmierzamy, będzie cholernie niebezpiecznie. Więc pozwolę sobie przełożyć na tą broń. Chociaż wiecie co, może weźmiemy jednak tą gorszą, ale z celownikiem. Jezu, ile amunicji. O, w dupę. Dobra, zapisujemy grę i wbijamy tam. Tam jest niebezpiecznie. Bardzo. Dobra. Tak. Więc musimy się spieszyć. Mamy 3,5 minuty można liczyć.
Powiem wam, że nawet nie będę się skupiał, żeby zbierać artefakty, chociaż ich jest tu dużo, ponieważ zależy mi zajebiście na czasie. Świetnie. Teraz musimy znaleźć, o Jezu, wejście na górę. I jak najszybciej to zrobić. Jednak tu będzie sporo zombiaków, które nam utrudnią tą misję. Już ich chyba gdzieś słyszę. Tak. A, artefakt. I kolejne. Hops. Świetnie. O, w dupę. To są jeszcze anomalie. Fuck. Dobra. Trochę mnie przypiekło. Ale to nic. Czy tu coś jest? Jest tu coś? Nie ma. Przynajmniej nie widzę. Dobra. Nie interesuje mnie nic, co tu jest, póki nie uaktywnię wszystkich rzeczy, wszystkich tych modułów, czy jakim tam... Jezu, kto? Okej. Zajebista broń. Fajnie się przerzucić ze słabszej na lepszą. Wtedy czuć różnicę diametralną. Ops. 911. Co to jest? Nic. Ej, ale jakoś mało tych zombiaków, bez moda było ich więcej. Dobra, muszę wyłączyć ostatni i będziemy w domciu. Zapiszę grę bez kitu. Dobra. O jeny, gdzie, skąd, jak, po co? Attention, critical emissions. Tak, critical emissions, ja to wiem, ja to rozumiem. Dobra, i wyłączamy ostatni, więc szybki zapis i wyłączamy to gówno. Okej. Co się dzieje? No to ładnie. Jeśli to takie ważne, to czemu nie powiedziałeś, po co tam idziesz i skąd? Skąd masz to zdjęcie? Gdybyś tylko wiedział, gdzie byłem i co widziałem. Kiedy się doigrasz, Skywalk? Trzymaj się, synu. Ja o ciebie pozabocę się. Dasz radę. I kudę dokąd ty teraz pójdziesz? Sever. Na sever. Na północ. No i tak, mieliśmy małą scenkę ze Strelokiem. Weź dokumenty. Tak, musimy koniecznie wziąć dokumenty, żeby znowu nie spieprzyć, tak jak wtedy. Dobra, ale gdzie one są? Ich tu nie ma chyba, nie? Przynajmniej ja nie widzę. Okej, dobra, teraz nie goni nas czas, więc możemy po kolei wyeliminować tych zbirów. Znaczy zbirów, nieboszczyków. Dobra. I tak, musimy wziąć dokumenty. I bez kitu nie wyjdę bez tych dokumentów. Muszę je wziąć. No póki co, jakoś nie wiadomo jak bardzo tragicznie to nie było. Weźmy sobie starą broń. No i tak, dokumenty. Gdzie są te dokumenty? Naprawdę nie ruszę się bez tych dokumentów. Ja coś kojarzę, że chyba w tym miejscu jest ten dziad, który tak niszczy mózg. Ten, którego mieliśmy z nim do czynienia bodajże w
W szóstym albo w piątym odcinku, już nie pamiętam. Coś kojarzy. Tak. Jesteś tu, frajerze. A to oznacza, że czeka nas nie lada bój z tym dziadem. Więc weźmiemy sobie lepszą broń. Może tą najlepszą. Bo i tak nie ma co przyspieszać, jak on tu do nas będzie szedł. Podjedzmy sobie jakąś konserwę i kiełbachę. Zapiszmy grę. Tak, wyciągnijmy granat. I spróbujmy tak szybko wrzucić. Szybko. Hops. A co tam, wrzućmy jeszcze jeden. Ja nie wiem, czy on żyje, czy on nie żyje. Dobra. Mam nadzieję, że padł. Chociaż pewien nie jestem. Na pewno go trochę uszkodziłem, więc wiecie co? Wyjdźmy stąd. Kurwa, gdzie jest wyjście? Widzicie? Tak już mi się ekran roztrząsał, czy jak to tam się mówi. Bo już nie umiem mówić, że nie wiedziałem, gdzie jest wyjście. Dobra, wyciągnijmy broń i spróbujmy go załatwić stąd. Chociaż mam nadzieję, że on już nie żyje. No najlepszym sposobem na niego to są granaty. Chyba nie żyje! Czyżby nie żył? Tak, na stówę nie żyje, bo inaczej już by nas ten... Już by nas przeatakował. Tak, tu jest. Czekajcie, zaraz wrócę. Dobra. Wiecie co, ja już muszę, kochani moi, kończyć, bo naprawdę czas mnie nagli. No dobra, więc ja tu kończę i widzimy się w kolejnym odcinku. Sorry za taki nieogarnięty odcinek, ale trochę zrobiliśmy. Także trzymajcie się i cześć.